W listopadzie odbędzie się kolejny przetarg na zakup autobusów dla słupskiego MZK. Podopieczni Słupskiego Domu Dziecka otrzymali od pracowników grupy Energa 21 śladów. A tymczasem w Ustce budowa wieży radarowej nabiera rozpędu. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy. Unieważniono przetarg na zakup 18 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Nowe niskopodłogowe pojazdy do przewozu pasażerów chciała dostarczyć montownia ze Słupska, czyli Scania. Jednak okazało się, że środki finansowe, które MZK chciał przeznaczyć na zakup autobusów, są zbyt małe. Jak zapewnia Marcin Grzybiński, zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, kolejny przetarg odbędzie się już w listopadzie. Przetarg pierwszy ogłoszony, niestety jedna oferta, ale kwota nie odpowiadała kwocie, którą zamawiający miał przeznaczyć na to zadanie, więc w związku z tym został unieważniony, drugi został rozpisany, nowe oferty będą otwierane w listopadzie, wtedy zobaczymy, mam nadzieję, że już w listopadzie będzie możliwość, że ta oferta, czy tam oferty, które są złożone, będą odpowiadały. Tutaj partner projektu troszeczkę ma więcej czasu niż my, więc można się spodziewać, jeżeli w listopadzie zostanie przetarg otworzony, będą dobre oferty, zostanie sprawdzony i podpisana umowa, można się na wiosnę przyszłego roku spodziewać zakupu, największego zakupu taboru komunikacji miejskiej od kilkudziesięciu lat. No, jak liczyliśmy, od 30-40 lat nie było takiego zakupu taboru, blisko 30% taboru zostanie jednorazowo wymienione, 20 autobusów do kasacji, 18 nowych, fabrycznie nowych, klimatyzowanych, z pełną informacją pasażerską, przyjaznym osobom niepełnosprawnym, dopasowanych do infrastruktury, którą budujemy, pojawią się na ulicach i to będzie znaczący zastrzyk dla przewoźnika, a ogromny skok jakościowy dla pasażerów Słupskiej Komunikacji Miejskiej. Wszystko wskazuje na to, że drugi przetarg może wygrać Słupska Scania, bo tylko ta firma spełnia wszystkie aspekty przetargowej specyfikacji, w tym aluminiowego nadwozia. Jeśli do tego dojdzie, to Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku wymieni około 30% obecnego taboru na fabrycznie nowy. Propagowanie zdrowego stylu życia staje się coraz popularniejsze. Jeśli ideę tę połączymy z działalnością charytatywną, korzyści staną się wymierne nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Idealnym przykładem potwierdzającym tę tezę jest projekt Aktywni Charytatywni, w którym udział wzięli pracownicy grupy Energa. W akcji udział wzięło 204 pracowników spółki, którzy przez pół roku pokonali na rowerach 240 tysięcy kilometrów. Jeździmy na rowerach codziennie do pracy i uznaliśmy gdzieś tam w którymś momencie, że fajnie byłoby przy tej okazji też zrobić coś dobrego. To nasz autorski pomysł na akcję, która łączy przyjemne z pożytecznym, pomaga ludziom robiąc coś dobrego dla swojego zdrowia, również przyczyniać się do spełniania marzeń innych, w tym wypadku są to dzieci z domów dziecka. Oprócz ewidentnego wpływu na kondycję, pokonana odległość pozwoliła również sfinalizować zakup 230 rowerów, którymi obdarowani zostali podopieczni domów dziecka zlokalizowanych na terenie działania grupy Energa. Ta aktywność pozwoliła nam na zakupienie 230 rowerów, które zostają właśnie w tym tygodniu rozwożone przez nas do domów dziecka, 9 lokalnych domów dziecka na terenie działania grupy, w proporcjach takich, jakie miejsca zajęły poszczególne drużyny regionalne. Drużyna ze Słupska zajęła miejsce 4, dlatego do tej placówki trafia 20 rowerów dzisiaj. Podopieczni Słupskiego Centrum Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom, Moja Przyszłość otrzymali w poniedziałek 20 rowerów, zarówno normalnych, jak i dziecięcych. Oprócz jednośladów pracownicy Energii sprezentowali najmłodszym kamizelki odblaskowe i maskotki. Pozostaje pogratulować szczytnej idei, której sednem jest pomoc najbardziej potrzebującym. Wychowankom domu dziecka prezent sprawił masę frajdy i pozostaje jedynie żałować, że sezon rowerowy dobiega w zasadzie końca. Niemniej początek przyszłorocznej wiosny zapowiada się dla nich wyjątkowo atrakcyjnie. Na nic zdały się protesty mieszkańców Ustki i negatywna opinia burmistrza tego kurortu. Fundament pod konstrukcję wieży radarowej został już wylany na terenie Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, czyli przy tak zwanym domu na Wydmie. Urzędnicy zapewniają, że mają wszelkie pozwolenia na budowę. Inaczej sprawę widzą mieszkańcy Ustki, którzy pisali skargi do pomorskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Zdaniem protestujących prawa obywatelskie w zakresie ochrony krajobrazu oraz bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego miasta powinny w tym postępowaniu mieć skuteczność prawną. Już w sierpniu 2013 roku burmistrz Ustki wydał negatywną opinię na temat inwestycji Urzędu Morskiego z Gdyni dotyczącą budowy wież radarowych. Jednak urzędnicy z Gdyni odwołali się i rozpoczęli procedurę prawną i jak się okazuje, dostali pozwolenie na budowę.
Instalacja będzie miała 27 metrów wysokości i zamontowany na niej będzie radar dalekiego zasięgu. Inwestor dopasował urządzenie, które mimo niższego poziomu będzie miało lepsze parametry. Zrezygnowano natomiast z radaru portowego. Zamiast tego zamontowana zostanie specjalistyczna kamera, która pozwoli na kontrolę ruchu w porcie. Inwestycja w Ustce powinna się niebawem skończyć, natomiast cały system ma być gotowy jeszcze w tym roku.